Witajcie ponownie. Jeszcze jeden taki szybki film pod tytułem Dlaczego ta osoba Cię atakuje? Chodzi tutaj o różne osoby z Waszego otoczenia, które no, nie są przyjaźnie do Was nastawione. Nie macie pomysłu, z czego to może wynikać. Nawet powiedzmy, nie chcecie się tego domyślać. Po prostu chcielibyście wiedzieć, co leży tutaj u podłoża tej całej sytuacji. Dlaczego ta osoba Cię atakuje? Dlaczego ta osoba jest zwrócona przeciwko Tobie, dlaczego ona tak Cię traktuje w ten sposób, dlaczego ma do Ciebie jakieś pretensje, z czego to wynika. Różne osoby, to może być Wasz współpracownik, to może być ktoś z rodziny, nawet jeżeli ta osoba była kiedyś przyjaźnie nastawiona i zmieniło się jej podejście, no to coś tutaj musi być tego przyczyną. Co jest przyczyną tego, że ta osoba Cię atakuje? Co jest przyczyną tego, że ta osoba Cię atakuje? Co jest tego przyczyną, że ta osoba Cię atakuje? Wybieramy opcje oczywiście od 1 do 3 i ja tutaj postawię karty. Po dwie karty myślę do każdej opcji wystarczy, bo to ma być takie szybkie czytanko, taka szybka rundka i zobaczymy, co tutaj nam wyjdzie. Więc teraz możecie sobie wybierać jeden z trzech kompletów. Komplet 1, komplet 2, komplet 3. Co tam sobie chcecie, co Wam najbardziej tutaj Was będzie przyciągało, co Wam intuicja podpowie. No i oczywiście pomyślcie sobie o tej osobie, zwizualizujcie ją sobie, zadajcie sobie w duchu pytanie, dlaczego właśnie ten X czy Y mnie atakuje. Tam oczywiście możecie wstawić imię, nazwisko tej osoby. Dlaczego ta osoba tak się właśnie wobec Was zachowuje? Dlaczego ma taką wrogą postawę? Opcja numer 1. Dlaczego ta osoba Cię atakuje? Dziewiątka buław i dziewiątka pucharów. Dlaczego ta osoba Cię atakuje? Ponieważ sama jest w takim przejściowym etapie swojego życia, gdzie odbudowuje się po jakiejś traumie. Ta osoba jeszcze nie potrafi tutaj dobrze funkcjonować. Jest jeszcze tak, można powiedzieć, na krawędzi. Jest dokładnie w takim punkcie pomiędzy. Być może ta trauma, którą ta osoba przeżyła, została jej zafundowana przez Ciebie. Być może to z Tobą właśnie są związane te trudne przeżycia. Ta osoba się leczy, ta osoba jakby uniezależnia się tutaj. To jest takie dążenie właśnie do swojej własnej niezależności. To tutaj bardzo widać. W dziewiątce buław jeszcze nas coś boli. Jeszcze coś odczuwamy. Jeszcze jesteśmy emocjonalnie zależni od zachowania innych. W dziewiątce pucharów nie przejmujemy się już innymi. Przestajemy w ogóle na to zwracać uwagę. Ta osoba niedługo wejdzie na taki poziom, kiedy po prostu będzie sobie żyła swoim życiem, będzie się cieszyła z tego, co ma, uniezależni się całkowicie. Natomiast w tym momencie emocje w tej osobie bardzo się kotłują. Być może Ty przypominasz jej o jakiejś traumie z jej życia, być może Ty tak niechcący prowokujesz tę traumę, bo przypominasz o czymś, po prostu coś mówisz takiego, co właśnie jest związane z jakimś bolesnym, negatywnym przeżyciem z życia tej osoby. Poruszasz tutaj świadomie bądź nieświadomie takie delikatne naczynie, delikatne nerwy. Poruszasz po prostu taką bolesną płaszczyznę. No i ta osoba jakby się odgryza. Ona ma teraz taką postawę bitego psa. Pies, który był bity i który później trafił właśnie w dobre ręce, no przez jakiś czas jeszcze te ręce będzie gryzł, dlatego że on nie zna po prostu takiego dotyku, który by go nie bolał. Wcześniej po prostu wszyscy go bili. Te ręce ludzkie kojarzyły mu się właśnie z tymi ciosami, z tymi razami, więc on jest nieprzyzwyczajony do tego, że ktoś mógłby po prostu przyjść i chcieć go pogłaskać. Więc to, co Ty możesz zrobić w relacji z tą osobą, to po prostu nie głaskać jej, czyli dać jej czas, nawet nie wchodzić, że tak powiem, tej osobie zanadto w paradę. Po prostu dać jej czas na to, żeby ona się oswoiła, przyzwyczaiła, żeby ona zobaczyła, że nie każdy człowiek jest taki sam, że nie każdy musi zadawać te ciosy, te rany, żeby ona właśnie tutaj poczuła się na pewnym gruncie bezpiecznie. I wtedy, kiedy to się stanie, ona też Cię przestanie atakować, bo to atakowanie to jest po prostu taki mechanizm obronny. Jeśli ja nie ugryzę, to ktoś może mnie wcześniej ugryźć, więc muszę być w takiej gotowości bojowej. Dlatego daj tej osobie po prostu trochę czasu. Osoba numer 2, opcja numer 2.
Dlaczego ta osoba Ciebie atakuje? Dlaczego ta osoba Ciebie atakuje? Paść pentakli, karta świata. Może być tak, że jest duża różnica wieku pomiędzy Tobą a tą osobą i macie tutaj jakby zupełnie odmienne pojmowanie świata. Być może ta osoba uważa, że jesteś osobą zbyt mało odpowiedzialną, taką zasmarkatą, która jeszcze tutaj czegoś nie wie. Ta osoba może się wywyższać, może uważać, że no bo tutaj w tym świecie to już jest taki staruszek, który coś tam przeszedł, już bardzo taką długą, długą drogę przeszedł, już jest u końca jakiegoś etapu, więc na przykład, ponieważ kojarzy się to tutaj mocno z gruntem zawodowym, ale niekoniecznie, bo mamy pazia pentakli, więc Ty możesz być kimś początkującym, a osoba, która już przeszła wszystkie poszczególne etapy, no może Cię tutaj traktować jak takiego sztubaka. Nie podoba jej się, że Ty na przykład robisz coś swoimi metodami, podczas kiedy ona zna tylko takie anachroniczne metody i to już jest taki powód do tarcia. Ta osoba prawdopodobnie bardzo by chciała być dla Ciebie autorytetem, żebyś Ty się liczył czy liczyła z jej zdaniem. To też może być na gruncie rodzinnym, na przykład relacja rodzic-dziecko i taki konflikt pokoleń tutaj po prostu może się wydarzać. Bo dziecko widać, że tutaj może coś robić powoli, ale swoją metodą, swoim sposobem. Być może ta osoba w karcie świata pokazana chce, żebyś Ty robił czy robiła coś szybciej. Być może Twoja opieszałość ją denerwuje, być może denerwuje tą osobę, że Ty w jej przekonaniu oczywiście za wolno się uczysz pewnych rzeczy, jest niecierpliwa, chciałaby już coś kończyć, na przykład zakończyć jakiś projekt, czy chciałaby, żebyś Ty coś ukończył, ukończyła, żebyś przeszedł na wyższy level, być może to jest w ogóle związane ze szkołą, z nauką, na przykład może być też rodzic niezadowolony, że dziecko wybrało sobie taki, a nie inny kierunek nauki, na przykład kierunek studiów. Może też tak być, że właśnie nie spełniliście w jakiś sposób ambicji tej osoby, czy nadziei, które ona pokładała w Was, dlatego pokazuje tutaj swoje niezadowolenie. Bądź właśnie ta osoba chce być dla Was takim autorytetem, chce, żebyście ją szanowali, żebyście po części powielali tę jej drogę. No ale tu jest takie niebezpieczeństwo właśnie, że jak będziemy powielać czyjąś drogę, czyjeś błędy, czyjeś schematy, to tak naprawdę nie będziemy sobą, nie będziemy mogli uaktywnić tutaj naszego prawdziwego ja. Nie będziemy tak naprawdę żyć, nie będziemy osobami twórczymi, tylko będziemy po prostu odtwarzać jakąś rolę, taką jaką narzuciła nam ta osoba. Więc tutaj absolutnie no nie można też dać się w to wmanewrować, żeby ktoś narzucał tak bardzo mocno swój autorytet. I opcja numer 3. Dlaczego Ciebie ta osoba atakuje? Pokazuje nam się tutaj Królowa Puchara. I myślę, że to jesteś Ty, bo nie bardzo mi to pasuje do osoby atakującej. Wydaje mi się, że ta osoba Cię atakuje z powodu tego, że na przykład trwonisz pieniądze, że nie wydajesz na potrzeby tej osoby, tylko na przykład na jakieś akcje charytatywne, wspierasz innych. Być może ta osoba ma do Ciebie pretensje, że Ty niewłaściwie gospodarujesz swoimi środkami albo środkami tej osoby, w zależności od tego, w jakich tutaj relacjach pozostajecie, bo Wy jako Królowa Pucharów jesteście osobami empatycznymi, wrażliwymi, takimi osobami, które no, rozdałyby wszystko, co mają, żeby po prostu pomóc innym. Możecie się za bardzo poświęcać dla innych. Ta osoba natomiast być może w takim swoim egocentryzmie troszeczkę by wolała mieć Was dla siebie. Jeżeli jesteście w relacji z tą osobą albo jesteście na przykład dziećmi tej osoby, to możecie mieć pretensje, że ona tak rozdaje siebie na prawo-lewo, pomaga wszystkim dookoła, że za mało czasu spędza z Wami, albo ta osoba mogłaby mieć tutaj pretensje. Bo pamiętajcie też, że te energie mogą się wymieniać, więc to Wy być może też atakujecie jakąś osobę. To niekoniecznie musi być tak, że ta osoba atakuje Was, albo Wy prowokujecie swoim zachowaniem jakiś rodzaj właśnie ataku ze strony tej osoby. Więc tutaj tak to mi wygląda w dziewiątce pentakli, że ktoś jest bardzo mocno zapatrzony w siebie, a Królowa Pucharów właśnie prezentuje postawę zgoła odmienną. I ta osoba zapatrzona w siebie atakuje Królową Pucharów, czyli w tym wypadku prawdopodobnie Was, ponieważ jej się to nie podoba, że ona musi się Wami dzielić, że Wy też jesteście dla innych, że Wy się poświęcacie, że dajecie coś z siebie za darmo, że gdzieś tam macie też swoje inne pasje, podczas kiedy nie skupiacie się właśnie na tej osobie, że pomagacie innym, że inni są dla Was na przykład tak samo ważni. Ta osoba w dziewiątce pentakli chciałaby tutaj być po prostu dla Was najważniejsza, żebyście skupiali się
głównie na niej, realizowali coś właśnie głównie dla tej osoby. Mam nadzieję, że to nie jest wasz partner, bo jeżeli tak jest, to jest to osoba taka po prostu samolubna, która z siebie też nic nie daje, bardzo wymagająca od was, ale niestety jest to tylko jednostronne, więc no tutaj chyba najlepszym sposobem będzie zmiana partnera bądź ustawienie takiej osoby do pionu. Pamiętajcie, żeby nie rezygnować z siebie. Jeżeli wy to tak czujecie, chcecie coś robić, chcecie komuś pomóc, to jest tylko i wyłącznie wasza decyzja. Ale oczywiście też pamiętając przy tym o sobie samym, czyli realizacji swoich własnych potrzeb. Wy nie musicie być cały czas dla kogoś, zwłaszcza jeżeli ktoś tego nie potrafi docenić, no i jeszcze uskutecznia tutaj jakieś dąsy, jakieś pretensje. W takim wypadku warto po prostu być skupionym tylko i wyłącznie na sobie, na swoich własnych potrzebach. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.